Cześć, ja jestem Weronika i zapraszam Was na drugi odcinek Okiem na Fantastykę. W dzisiejszym odcinku przeniesiemy się na łono literatury słowiańskiej i przyjrzymy się pięknym demonom kobiecym, które zamieszkują lasy, łąki, jeziora i góry, czyli rusałkom. I możecie spodziewać się spoilerów cyklu Kwiat poproci Katarzyny Bereniki Miszczuk oraz opowiadania Panna Chlupka i Piesełek ze zbioru Bestie i ludzie Jacka Pikary. Rusałki. Nazw i wyjaśnień tego, kim lub czym były rusałki, znalazłam tyle, ile książek na temat rusałek udało mi się przeczytać. W każdej było coś innego. Więc jeżeli uważacie, że rusałki to coś innego niż mówię, to znaczy, że korzystaliście z innych źródeł. Według jednej z wersji rusałki to urodziwe demony słowiańskie, które można było spotkać nad brzegami rzek i jezior, ale też w lesie, na polanach leśnych. Rusałki miały piękne, smukłe ciała, jasną cerę, długie, często zielone włosy i ciemne oczy. Jak można było zostać taką rusałką? Demonem takim stawały się kobiety, które zmarły przed swoim ślubem, a według innych opracowań, które wręcz nie zaznały jeszcze miłości. Jako demony uwielbiały taniec i zabawę, a w dniu ich święta, które przypadało na zielone świątki, nikt nie odważył się wchodzić do lasu, żeby im nie przeszkadzać, żeby ich nie zdenerwować podczas swoich zabaw. Jak to z demonami bywa, rusałki były też niebezpieczne, bo wabiły mężczyzn nad wodę i tam albo wciągały ich pod wodę i topiły, albo łaskotały aż do śmierci. Załaskotkowywały na śmierć. Żeby się przed nimi uchronić, trzeba było mieć piołun w kieszeni. W opracowaniach widnieje też nazwa brzeginia, która stosowana jest albo jako określenie wodnej rusałki, która zamieszkuje jeziora w okolicach gór i która strzeże skarbu w tych jeziorach, albo jako po prostu zastępcza nazwa na rusałkę, a inna nazwa, która też się pojawia zamiennie, to na rusałkę, to boginka. Brzeginia, boginka, rusałka. Brzeginia może być też jeziorowo-górską rusałką. Przedstawię Wam teraz dwa teksty literackie z fantastyki, które mówią o rusałkach. I po pierwsze będzie to cykl Kwiat paproci Katarzyny Bereniki Miszczuk. Świat, o którym mowa w książkach, to miejsce, w którym Mieszko I nie przyjął chrztu, a w Polsce nadal istnieje i kultywowana jest wiara w bóstwa słowiańskie. Główna bohaterka Gosia ma przyjaciółkę Sławę, która lubi imprezować, jest flirciarą, ma długie włosy, które za każdym razem farbuje na inny kolor. Pod koniec pierwszej części, czyli Szeptuchy, dowiadujemy się, podobnie jak główna bohaterka, że jej najlepsza przyjaciółka jest rusałką i ma 304 lata. Gosia, stanęłam jak wryta. Usłyszałam szept, ale nie widziałam nikogo. Obróciłam się dookoła własnej osi, serce podeszło mi do gardła. Zaczęłam sobie powtarzać, że nie mogę spotkać nikogo gorszego od wąpierza. Istnienie strzyk postanowiłam na jakiś czas wyprzeć ze świadomości. Sława? Mój głos zadrżał niebezpiecznie. Przypomniałam sobie sceny z horrorów, kiedy głupie blondynki wchodzą do lasu. Cholera, właśnie popełniłam kardynalny błąd. Wlazłam sama do lasu. Na szczęście w oddali pomiędzy drzewami ciągle widziałam blask ognia z cmentarza. Przynajmniej się nie zgubię. Gosia, za moimi plecami rozległ się głos Sławy. Podskoczyłam ze strachu i odwróciłam się jak szalona, machając pochodnią. Przede mną stała moja najlepsza przyjaciółka. Miała na sobie prostą, białą, płócienną sukienkę przewiązaną w pasie sznurem, a na rozpuszczonych zielonych włosach wianek upleciony z leśnych kwiatów. Zaraz, zielonych? Uważaj na ogień, ostrzegła mnie, możesz się poparzyć. Sława, co ty tu robisz? Chwyciłam ją za rękę. Bogowie cię złapali. Cholera jasna, wiedziałam, że tak będzie. To pewnie świętowik. Szybko, musimy iść na cmentarz. Tam jest cały tłum szeptów i kapłanów. Oni nam pomogą. Gosia, spokojnie. Miała smutny głos. To nie tak, jak myślisz. Czemu na litość boską masz zielone włosy? Nie mogłam przestać się dziwić, bo jestem rusałką. Po jej słowach otworzyłam jeszcze kilka razy usta, ale nie wydobył się z nich żaden dźwięk. A ja głupia myślałam, że po tym, jak się okazało, że Mieszko jest tym Mieszkiem, nic więcej już mnie nie zaskoczy.
Wszystko ci wyjaśnię, ale teraz musisz ze mną pójść. Obiecaj mi, że ze mną pójdziesz. On musi z tobą porozmawiać. Nie możesz wiecznie go unikać. On? Świętowit. Odsunęłam się gwałtownie i wyrwałam rękę z uścisku. Służysz Świętowitowi? Wydusiłam. Moja najlepsza przyjaciółka zaczęła płakać. Przyjrzałam jej się uważnie. Tatuaż przedstawiający kwiaty powoju wił się malowniczo po jej szyi. Świetnie pasował do zielonych włosów. Wyglądała naprawdę ślicznie. Jak na rusałkę, czyli jakkolwiek by na to patrzeć, na trupa. Z tego co wiem, wszystkie istoty nadprzyrodzone w naszej kulturze są mniej lub bardziej martwe. Ty naprawdę jesteś rusałką, krzyknęłam. Nie wierzę, jak mogłaś mi o tym nie powiedzieć? Sława ma zielone włosy, stąd ciągłe ich farbowanie, a rusałką została tak. Jej teściowa przekonała swojego syna, że lepiej dla niego będzie, jeżeli poślubi córkę wójta. No ale zaręczyn nie dało się już odkręcić, więc wpadli na pomysł, że Sławę otrują. I tak zmarła przed swoim ślubem, więc Świętowit, jeden z bogów słowiańskich, zaproponował jej służbę u siebie w zamian za życie wieczne. Albo w zamian za wieczne nieżycie. Sława jest raczej demonem leśnym niż wodnym. Wodne rusałki nazywane są u mistrzów brzeginiami. W przeciwieństwie do rusałek mają niebieskie oczy i nie są złe dla mężczyzn, którzy zechcą z nimi spędzić noc. Rusałki natomiast wabią mężczyzn do lasu i tam zabijają ich za pomocą łaskotek lub pieszczot. Sława wydaje się nie być zła, od dawna już nie zabija, a swojego nieżycia używa do tego, żeby szaleć jako ponętna nastolatka. Kolejny tekst, w którym spotkałam rusałkę, to opowiadanie ze zbioru Bestie i ludzie Jacka Piekary o tytule Panna Chlupka i Piesełek. Zbiór opowiadań Bestie i ludzie Jacka Piekary pokazuje nam ludzi, którzy w zderzeniu z nadnaturalnymi bestiami okazują się mieć cechy o wiele gorsze niż te, które przypisywalibyśmy właśnie nadprzyrodzonym bestiom. Tytułowa panna Chlupka określana jest nie bezpośrednio jako rusałka, ale jako panna wodna. A chlupka jest to pogardliwe określenie na pannę wodną. Opowiadanie rozgrywa się w czasach nam współczesnych, gdzie obok zwykłych ludzi żyją jawnie i w zgodzie istoty nadprzyrodzone. Mają pracę, mieszkania i nikt się nie dziwi, że istnieją. Chlupka na swojej drodze spotyka mężczyznę, który w 1/8 jest wilkołakiem i który tak opisuje naszą bohaterkę. Panna Chlupka siedziała samotnie przy stoliku i trzymała w dłoni wysoką szklankę napełnioną do połowy piwem. Ociekała wodą, która spływała nie tylko z jej prostych, sięgających za łopatki włosów koloru starych wodorostów, ale również spod długich, zielonych paznokci. Zapewne zbierała się również na jej stopach i pod nimi, ale tego już dostrzec nie mogłem, gdyż nogi dziewczyny były ukryte za szeroką podstawą stolika. Podejrzewałem, że były bardzo zgrabne, gdyż prawie wszystkie chlupki na ogół mogą pochwalić się nieskazitelną figurą. Poza tym słyną również z wyjątkowej urody. Nie jest to może piękno, które zachwyciłoby miłośnika standardów rodem z konkursów Miss Piękności, ale na pewno intrygujące. Jak już wspomniałem, chlupka miała włosy koloru brązowo-zielonego, łagodnie okalające szczupłą, delikatną buzię o kremowej karnacji. Jak się przebywa głównie pod wodą, trudno przecież brzoskwiniową opaleniznę. U chlupek zawsze zachwycają oczy. I ta dziewczyna nie była wyjątkiem. Jej były wykrojone na kształt migdałów, okolone długimi rzęsami i z tego co mogłem dostrzec, oczywiście zielone. Założyłbym się, że zielone z szarymi plamkami, ale aby się upewnić, musiałbym podejść bliżej. Założyłbym się również, że miała bardzo drobne i bardzo białe zęby. Chlupki lubiły się śmiać, zwłaszcza wtedy, kiedy płatały dowcipy kąpiącym się ludziom. Podpływały do nich pod wodą i muskały ich po brzuchach, udając, że to końcówki wodorostów albo płetwy przepływającej ryby. A czasami po prostu chwytały ich za stopy, wciągały na samo dno i łaskotały wyrywających się tak długo, póki ci nie zadławili się wodą i nie utopili. Bo to naprawdę szalenie zabawne. A ludzie tłumaczyli potem takie dziwne utonięcia niespodziewanym wirem lub nagłym skurczem mięśni. No, to na początek tyle, ile powinniście wiedzieć o chlupkach. To tyle, jeżeli chodzi o wygląd zewnętrzny. Ale co ciekawe w tym opowiadaniu, to to, że autor przedstawia nam, jak żyje współcześnie, jak mogłaby żyć współcześnie panna wodna. I tak na przykład mieszkania panien wodnych stworzone są jedynie z metalu, plastiku i szkła. A to dlatego, że panny wodne ociekają wodą. Panują nad tym, ale bardzo to lubią, więc kiedy mają na to ochotę, zaczynają po prostu ociekać wodą.
a z takich powierzchni łatwiej jest tę wodę zebrać. Nic nie gnije, nic nie pleśnieje, po prostu ta woda ucieka sobie gdzieś kanalikami. Stąd wiemy, jak wygląda to mieszkanie, bo panna Chlupka razem z mężczyzną, którego poznała, udają się do jej mieszkania w celach wiadomych. No i tak bohater nam opowiada, jak wygląda jej mieszkanie. Kolejna cecha, o której się dowiaduje ów mężczyzna, to to, że panny wodne mają w paznokciach jad paraliżujący. A dowiadujemy się tego dlatego, że i teraz uwaga, spoiler całego opowiadania. Mężczyzna, który spotkał się z Chlupką, okazuje się być łowcą, który ma zamiar ją zabić i poćwiartować i sprzedać na części. I tu znowu wracamy do bardzo współczesnego charakteru tego opowiadania. Sprzedać Chińczykom, którzy uważają, że z części panien wodnych można zrobić super kosmetyki. Z części ciała panien wodnych. Ach, ten przemysł kosmetyczny. Przy okazji okazuje się, że Chlupka nadal zabija ludzi, których traktuje jako swoich śmiertelnych wrogów, jako tych, którzy zanieczyszczają lasy i jeziora i którzy niszczą przyrodę, w której panna Chlupka normalnie żyła. A na koniec okazuje się jeszcze, że mężczyzna, który ją złapał, jest psychopatą, który uwielbia pastwić się nad swoimi ofiarami, więc zanim zginie i dotrze do Chińczyków, będzie musiała zmierzyć się z bestią, jaką jest ów człowiek. Obraz panny wodnej w tym opowiadaniu jest dużo dojrzalszy i tragiczniejszy niż w cyklu Kwiat paproci. Mamy tutaj bardziej psychologiczne spojrzenie na relacje między rusałką a między ludźmi i na wspólnym obwinianiu się jednych i drugich o niektóre rzeczy oraz świetną próbę wpasowania nadprzyrodzonej istoty w nasz rzeczywisty, współczesny świat. Bo jak się czyta to opowiadanie, to ja to łykam, że okej, faktycznie, mogłoby tak być, gdyby rusałki czy panny wodne żyły wśród nas, to mogłyby właśnie tak egzystować. I to wszystko na dziś. Napiszcie mi, jak Wy wyobrażacie sobie rusałki, o jakich jeszcze słyszeliście nazwach, czy jakie w Waszej wersji byłyby rusałki, albo jakie wersje rusałek słyszeliście i znacie. I dziękuję Wam za oglądanie. Do zobaczenia następnym razem.